Witamy na Śląsku! My jesteśmy na hałdzie Kostuchna i jesteśmy na zapowiadanym challenge'u. Są z nami dwie śląskie drużyny. Carbon Silesia, Socios Silesia i Runmageddon Team. Zawodnicy będą mieli do pokonania. Commandos, Jumanji, Hammershock i Fireman. Nie ma na co czekać, ruszajmy na trasę. 3, 2, 1, start! I ruszyli. Co tu się wydarzy? Pierwszy odcinek jest teoretycznie najbardziej biegowy i najbardziej decydujący, ale to nigdy nie wiadomo, ponieważ jeszcze przed nimi tyle przeszkód. Pierwsza z nich to Commandos. Kto pierwszy dobiegnie do Commandosa? Cóż za dystans, jak on odbiegł od reszty zawodników. Zobaczymy, jak będzie na przeszkodzie. Runmageddon Team już dogonił i Socios Silesia również dogonił i wszyscy są na przeszkodzie, co się teraz wydarzy na kolejnym odcinku biegowym. No i wybiegają. Co tu się wydarzy? Pierwszy do przeszkody dobiegnie. To już chyba nic się nie zmieni. Carbon Silesia, Jumanji, która może dużo nas zmieniać. Dużo elementów, dużo uchwytów. No i zobaczymy. Carbon Silesia już na prowadzeniu. Odbiegł od reszty zawodników bezkonkurencyjnie. Pokonuje ten odcinek biegowy i leci do Hammershock, który również musi pokonać. I potem przekazuje pałeczkę dalej. Runmageddon Team również już pokonał przeszkodę, dobiegł do Hammershocka i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Carbon Silesia dobiega do Firemana i jeżeli tylko ta przeszkoda zostanie dobrze pokonana, to będziemy znali już zwycięzcę. No i mamy to, teraz tylko dobrze zeskoczyć, dobiec na kratownicę. Ta kratownica jeszcze nigdy nie była tak ekscytującą przeszkodą. To właśnie ona wita na trasie zawodniczkę. Tak! Czy ja dobrze widzę? Carbon Silesia! I Runmageddon Team, drugie miejsce. Jula, wielkie brawo. Czekamy jeszcze na trzecią drużynę. Socios Silesia do nas dobiega! Piękny uśmiech. No i właśnie na Natalii przykładzie o to chodzi. Tutaj trzeba się cieszyć, przytulać i walczyć do końca. No i mamy to, sztafeta została zakończona i drużyna Carbon Silesia od początku nie dawała za wygraną i tak naprawdę była bezkonkurencyjna do samej mety, bo to właśnie ona zwyciężyła tę sztafetę. Z przyjemnością wręczam dla Was vouchery na dowolny bieg na Runmageddonie. Proszę bardzo. Miejsce numer 2 należy do Runmageddon Team, a miejsce trzecie zajmuje drużyna Socios Silesia. Moi drodzy, tak jak zawsze. Zapraszamy Was na kolejny event, zapraszamy Was do śledzenia naszego YouTube'a, naszych vlogów. Subskrybujcie, komentujcie, bo to właśnie robimy przecież dla Was. Brawo!